Kochani, jesteście naprawdę niesamowici. Kiedy kilka dni temu mówiłem, że brakuje nam raptem 10 subskrybentów do osiągnięcia magicznej setki, nie przypuszczałem, że zajmie Wam to raptem parę godzin. Parę godzin! Bardzo mi miło z tego powodu. To oznacza, że chcecie się uczyć Photoshopa, a moja praca nie idzie na marne. Kolejnym celem jest 200 subskrybentów, w tej chwili nasz kanał subskrybuje 119 osób, ale ja liczę na Was i jestem pewien, że 200 stuknie niebawem. Kolejną nowinką jest fakt, że retouch.pl w końcu doczekał się własnego fanpage'a na facebooku, dlatego zapraszam Was serdecznie do lubienia fanpage'a i udostępniania innym. A dzisiaj będziemy prostować zdjęcia. Miłego oglądania. Witam was kochani bardzo serdecznie. Ja nazywam się Karol Smoderek, a to jest Ritach.pl. Czasami są takie sytuacje w życiu każdego fotografa, że nie ma niestety wszystkich przydatnych narzędzi po to, żeby wykonać dobre zdjęcie. Tak było i w tym przypadku. Chciałem zrobić zdjęcie korytarza prowadzącego do metra. Natomiast zauważcie, że po pierwsze, moje ISO jest 1000. Wynika to z tego, że nie miałem statywu, żeby ten aparat gdzieś tam postawić. Potrzebowałem otworzyć przesłonę przynajmniej do tego i 7,1, tylko dlatego, żeby ostrość nie kończyła mi się na 3-4 metrach. W związku z tym, że zdjęcie zrobiłem z ręki, no to czas otwarcia migawki musiał być gdzieś w okolicach 1,5 sekundy. Prawdopodobnie każdy dłuższy czas. Ja sporo piję, więc moja ręka nie jest jakaś super stabilna. 1,50 wydawałoby się takim optymalnym czasem, w związku z czym ISO 1000, no cóż, bywa, bardzo dużo szumu. Tutaj jest na tym zdjęciu, ja spróbuję powiększyć, żebyście zobaczyli. Ja nie wiem, czy to będzie widoczne. No jest widoczne, bardzo dużo szumów, e, z tym trzeba będzie się uporać. Natomiast najgorszym problemem tego wszystkiego jest to, że robiłem to zdjęcie szerokim kątem. E, co za tym idzie? E, no, zauważcie, że to zdjęcie jest bardzo, bardzo krzywe. Tutaj, zwłaszcza. W kierunku krawędzi tego zdjęcia e, proste linie, które teoretycznie powinny być proste na zdjęciu i faktycznie były proste w życiu, e, e, no, może nie tyle w życiu, co po prostu na miejscu, są teraz krzywe. Oczywiście, prawdopodobnie wiecie, że jest parę narzędzi, które i udostępnia nam ACR, i udostępnia nam Photoshop, żeby to korygować. Natomiast od Photoshopa CS6 i wyżej jest pewne narzędzie, które totalnie upraszcza pracę i zobaczycie za parę chwil, że. Od momentu jak poznacie to narzędzie, nie będziecie chcieli żadnego innego stosować. Przysięgam wam to i obiecuję. E, dobra, załaduję to zdjęcie w tym momencie do ecr i zrobię parę takich wstępnych e, korekcji. Przede wszystkim e, otworzę cienie, cofnę światła tylko po to, żeby nie było zbyt wielu dużych przypaleń. E, ustawię, ba, ustawię punkt bieli i czerni. E, z, w tym celu z przytrzymanym klawiszem alt będę przesuwał ten suwak w tym momencie, aż do momentu, aż mi się pojawią jakieś takie e, plamy w znaczących miejscach na zdjęciu. E, co to znaczy w znaczących miejscach na zdjęciu? No generalnie, jeżeli mi się białe plamy pojawiają w miejscach, gdzie faktycznie jest źródło światła, to nie jest to znaczące miejsce na zdjęciu. Albo w odbiciach to nie jest to znaczące miejsce, dlatego, że e, Naprawdę, to, to nie ma żadnego znaczenia, że akurat ta część jest przepalona. Ona z natury powinna być przepalona, bo to jest faktycznie źródło światła. E, na tym zdjęciu, pierwszą znaczącą, pierwszym znaczącym miejscem są tutaj te wsporniki na zewnątrz, dlatego że one no, nie powinny być przepalone. W związku z czym, w momencie, mi się, jak mi się tutaj kolor pojawia, ja odpuszczam ten suwak i mam pewność, że te miejsca nie są przepalone. E, ta sama historia. Jest do punktu czerni. Dobra, wystarczy. To zdjęcie jest zdecydowanie w tym momencie niedoświetlone, więc podciągnę suwak Exposure. Um... I sprawdzę z powrotem, czy nasze punkty bieli się nie poprzepalały. Nie poprzepalały się, więc jest super. E, kolejna sprawa to jest usunięcie tych wszystkich, kochani, e, szumów na zdjęciu. E, więc tak, 100%. Tutaj będzie je dobrze widać w tych progach. E, suwak luminance, czyli suwak usuwania e, szumów. E, z kanału jasności w tym momencie zauważcie, że te szumy poznikały. Natomiast to zdjęcie troszeczkę się rozmyło. Ja tutaj nie widzę zbytnio szumów, szumu kolorowego, w związku z czym ten suwak kolor nawet go nie tykam. Natomiast to zdjęcie trochę się rozmyło, w tym momencie trzeba to wyostrzyć. Um, I kolejna sprawa, zauważcie, że w momencie, kiedy ja wyostrzam to zdjęcie, wyostrzają mi się nawet części, elementy tego zdjęcia, które wyostrzone być nie powinny. To znaczy takie miejsca, w których no nie ma żadnych krawędzi i one powinny pozostać takie, jakie były wcześniej, bo znowu uwydatniam te wcześniejsze szumy. W związku z czym muszę pewne miejsca zamaskować i po to jest ten suwak na samym dole masking. Teraz przytrzymanym, przyciśniętym klawiszem Alt, ewentualnie Option na Macu, Przeciągam sobie ten suwak, i zauważcie, mam taki wykres, które, na, które miejsca na zdjęciu są przy danym ustawieniu suwaka masking wyostrzane, a które nie. I chodzi o to, żeby, żeby tylko krawędzie było wyostrzane, więc ja przeciągam ten suwak aż do momentu kiedy widzę de facto krawędzie, a nie inne miejsca na biało. I z takiego ustawienia jestem zadowolony. Wygląda to nieźle, oczywiście. Wiadomo, że gdybym to robił z, e, przy ustawieniu ISO 100 albo ISO 50, ten efekt byłby o wiele lepszy. Tutaj bardzo dużo brzydkich rzeczy mi się dzieje. Natomiast e, ten tutorial jest troszeczkę na inny temat, więc na chwilę obecną zostawiam te e, zabawy. Idę dalej, e, przechodzę do, kolejnego, do kolejnej zakładki Lens Corrections, czyli korygowanie e, profilowe obiektywu. Zaznaczam, to ten krzyżyk w tym momencie, zauważcie, że ACR troszeczkę mi poprawił i skorygował pewne niedociągnięcia obiektywu, natomiast dalej te linie proste nie są proste. Mało tego, one powinny być w tym momencie, na przykład ta pionowa linia powinna być prostopadła do, 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 do podłogi, ona nie jest, ona jest pod kątem, więc jeszcze mamy parę rzeczy do skorygowania w Photoshopie, ale na chwilę obecną to jest. Nie najgorzej z tym. Dodatkowo zaznaczę tutaj Remove Chromatic Aberrations, czyli usuwanie aberracji chromatycznych. Jest to spowodowane tym, że na pewno takie aberracje powstały w momencie, kiedy ja takie dosyć mocne zmiany robiłem z zakresu highlights, shadows, whites and blacks. I na chwilę obecną to już jest wszystko. Takie zdjęcie przenoszę i otwieram w Photoshopie. I teraz słuchajcie nastąpi magia i naprawdę ta magia przez wielkie M e, będzie czas słuchajcie e, skopiuję sobie tylko tą warstwę żebyście mogli zobaczyć przed i po wchodzę do menu filtr i otwieram adaptive wide angle jak mówiłem ta opcja jest dostępna od Photoshopa e, CS6 i tak, sprawa jest bardzo prosta. Wybieracie sobie pierwszą ikonkę od góry. To jest taka strzałeczka z taką kreseczką i polega to na tym, że musicie po prostu pokazywać Photoshopowi, które linie de facto powinny być proste, i on je będzie właśnie w ten sposób prostował. Po prawej stronie, tutaj macie takie okienko detail, które wam w dosyć znacznym powiększeniu pokazuje, gdzie jest wasz kursor. Starajcie się być w miarę ostrożni i dosyć precyzyjni, bo to pomaga. No i teraz co? Rysuję taką linię tutaj przez środek i tak mówię Photoshopowi, że to de facto powinna być prosta linia i voila! Photoshop robi za mnie prostą linię. Mało tego, ta linia oprócz tego, że powinna być prosta, to powinna być pozioma, czyli równoległa do tej, tych krawędzi zdjęcia poziomek. W związku z czym wystarczy, że kliknę na tą linię i ustawię z menu horizontal, czyli pozioma. I Photoshop jeszcze dodatkowo mi skoryguje i upewni się, że ta linia de facto jest równoległa do, do tej górnej poziomej linii Brzegu zdjęcia. I co? I lecimy dalej, kochani. Teraz się skupimy na tej pionowej linii, bo ta linia też powinna być prosta, a nie jest, jest bardzo krzywa, bardzo zakrzywiona. I ta sama historia. Jeden punkt schodzimy niżej. Drugi punkt. Oczywiście jak już się domyślacie. Sprawa się komplikuje w momencie, kiedy nie mamy takich linii pomocniczych, na przykład, tak jak na tym zdjęciu. Zdjęcia architektury są prawdopodobnie jednymi z najbardziej odpowiednich zdjęć do korygowania takich rzeczy, bo na zdjęciach architektonicznych tych linii po prostu jest masa. No, i dobra, zrobiliśmy kolejny, kolejną linię. Teraz znowu klikam prawym przyciskiem myszy i ustawiam jako vertical, czyli linia prosta i pionowa. I Photoshop w tym momencie ustawia mi tą linię jako pionową. E, ta sama bajka z drugiej strony. Myk. E, Myk. I znowu zaznaczam vertical. I to samo robię dla tej linii poziomej, tutaj na dole. Muszę być dosyć precyzyjny w tym wszystkim, bo inaczej to, to zdjęcie nie będzie prawidłowo wyprostowane, a przecież na tym to wszystko polega. Po to się staram w tym momencie. Pyk. I znowu ustawiam sobie opcję horizontal. I, kochani, to chyba jest na chwilę obecną wszystko. Klikam OK. Photoshop jeszcze tam coś przelicza. Udaję, że pracuje. I za chwilę parę. Generalnie ta funkcja mi o wiele szybciej działa w momencie, kiedy nie nagrywam obrazu. Zauważcie, że tutaj na końcu powstał taki brzydki. Brzydki, brzydka część zdjęcia, która tak naprawdę jest bardzo prosta do skorygowania. Wystarczy, że zrobimy mały krop. i kochani nasze zdjęcie jest gotowe. Słuchajcie. Dajmy jeszcze. Dobra. I kochani nasze zdjęcie jest gotowe, jest wyprostowane, jest naprawdę. Porządnie zrobione. Wygląda mniej więcej tak, jakbyśmy używali profesjonalnych yy, obiektywów typu Tilt Shift. Naprawdę wygląda to bardzo, bardzo fajnie. Mam nadzieję, że Wam się ta funkcja spodoba i będziecie jej używać jak najczęściej. Yy, na chwilę obecną to wszystko. Życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia wkrótce. Na razie, papa. Pa.